W drugim rozdziale książki John MacArthur, Ewangelia według Jezusa, stwierdza on, iż postrzeganie różnicy pomiędzy zbawieniem a uczniostwem, pomiędzy usprawiedliwieniem a uświęceniem jest błędem. Jednakże błędem jest postrzeganie ich jako połączonych ze sobą, ponieważ rozumienie ich w ten sposób stwarza zupełnie nowy warunek do otrzymania życia wiecznego, a mianowicie warunek wiary w Jezusa połączony z warunkiem uświęcenia, którym są naśladowanie Jezusa oraz chodzenie z Jezusem. Na przykład w liście do Kolosan 2:6 apostoł Paweł pisze, jak więc przyjęliście Chrystusa, tak więc w Nim chodźcie. Nie zostaliśmy jednak narodzeni na nowo poprzez chodzenie w Chrystusie. Według słów samego Jezusa z Jana 3:16 dowiadujemy się, że ktokolwiek, kto wierzy w Niego, a nie ktokolwiek zachowuje się tak czy inaczej w Nim. Chodzi więc tylko o wiarę w Niego. Tak więc John, łącząc ze sobą zbawienie z uczniostwem, popełnia błąd. Pamiętam, jak przygotowując się do pewnej debaty na temat Lordship Salvation, Bayless powiedział mi, że wszystko leży w sercu zrozumienia, iż usprawiedliwienie i postępowanie człowieka potocznie nazywane uświęceniem to nie jedno i to samo. Nie uważają tak jednak ci, którzy utrzymują pozycję Lordship Salvation. MacArthur podejmuje się tego tematu w rozdziale drugim jego książki, ale rażący błąd, jaki John popełnia, polega na ostatecznym włączeniu pojęcia uczniostwa w usprawiedliwienie. Tak więc według niego, aby człowiek mógł zostać narodzony na nowo, musi on poddać się najpierw Chrystusowi jako uczeń, który go naśladuje i jest mu posłuszny. W rozdziale tym twierdzi dalej, że prawdziwe przekonanie, iż jest się zbawionym, wynika z obserwacji pracy Ducha Świętego w życiu człowieka. Jest to jednym z głównych problemów Lordship Salvation. Skąd wiem, że jestem narodzony ponownie? Czy wiem to, bo patrzę wewnątrz siebie? Nie, wiem to, ponieważ wiem, że Jezus zapłacił za wszystko na górze Kalwarii i wiem to, ponieważ Jezus powiedział, że kto wierzy w Niego, ma życie wieczne. Skoro wierzę w Niego, to mam życie wieczne. Nie mogę być pewien, czy mam życie wieczne z powodu jakości mojego życia. Jestem jednak pewien, że mam życie wieczne z powodu jakości Jego życia, ponieważ Jego obietnice dają mi pewność.